dobrego, Kasi. Zaczynamy, Kasi, bardzo proszę. Więc mój plan jest taki, że skończę opowiadać o programie, o festiwalu. Chciałabym jeszcze trochę powiedzieć o tegorocznej edycji, która właśnie zakończyła się 3 tygodnie temu. Potem powiem trochę o przyszłym roku, co planujemy. Mhm. I pewnie zrobimy przerwę, bo to zajmie jakieś, myślę, 40 minut, godzinę. Potem w drugiej części, która może trwać tyle, ile uznamy za stosowne, chciałabym, żebyśmy bardziej tak interaktywnie porozmawiali o różnych właśnie strategiach programowych, nie dotyczących już tylko Malty. Donc, dice Kasia che finirà il suo exposé, quindi tutta la narrazione riguardante la storia del festival, poi passerà a illustrarvi un po' l'ultima edizione che si era conclusa 3 settimane fa, dopodiché parlerà del progetto futuro per l'anno prossimo, che sono 25 anni del festival, e poi faremo un intervallo, perché questa parte prenderà circa 40 minuti, e dopo l'intervallo magari lei si aspetta un domanda, un dibattito, se vi piace, poi deciderete voi quanto tempo avrete bisogno per fare questo dibattito. Więc krótko o tegorocznej edycji, której tematem była Ameryka Łacińska i tytuł to było Ameryka Łacińska Mieszańcy, czyli Mestizos. Allora, l'edizione di quest'anno aveva come argomento, come tema l'America Latina e sottotitolo era il meticciato. Meticciato, sì. Fidati. Kuratorem idiomu był Rodrigo Garcia, który jest właśnie twórcą, który w swoim życiorysie już ma dwie tożsamości zawarte, ponieważ jest Argentyńczykiem, który wyjechał stamtąd w wieku 20 kilku lat, już prawie 30 lat mieszka w Europie i tworzy tutaj. E quest'anno il curatore dell'edizione era Rodriguez Garcia, che ha sul suo conto già una doppia identità, perché lui argentino, all'età di 20 anni ha lasciato l'Argentina e da 30 circa vive in Europa e crea in Europa. I dlaczego w ogóle postanowiliśmy zająć się tym tematem? Ponieważ jest on kompletnie nieobecny w polskim życiu publicznym, w polskiej debacie, zarówno w sensie ogólnej refleksji czy wiedzy o tym, co się dzieje w tej części świata, a także jest nieobecny, jeśli chodzi o sztukę, to znaczy nie znamy po prostu tego, co nam się dzieje. E perché scelta di questo argomento? Perché a parte delle considerazioni generali informazioni generali sull'arte del continente di America Latina, in Polonia si sa ben poco di quello che stia accadendo lì e si ignora completamente tutti i risvolti culturali e anche i politici, quindi cercavamo di colmare questa lacuna. I właśnie z tej ignorancji bierze się niewiedza i to, że Ameryka Południowa w Polsce ogranicza się do pewnych klisz, stereotypów, do takiej bardzo konsumpcyjnej jak gdyby aury wokół tego, co się dzieje. Da questa mancanza di informazione sull'argomento in Polonia vige un stereotipo così dovuto anche all'ignoranza molto banale che si limita ad alcuni stereotipi, alcuni calchi abbastanza ridotti riguardo a questa vasta cultura. Dlatego poprosiliśmy Rodrigo Garcia, który jest twórcą bardzo radykalnym, takim szalenie krytycznym wobec współczesnego świata i właśnie i kapitalizmu i takiego braku refleksji. Poprosiliśmy jego, żeby zaprogramował idiom i spojrzał na to, co łączy Amerykę Łacińską i Europę swoimi takimi podwójnymi oczyma. E quindi per questa ragione ci siamo rivolti a Rodriguez Garcia, che è un creatore molto radicale, molto critico sia nei confronti del capitalismo sia nei confronti dei vari sistemi vigenti, e volevamo affidarci al suo occhio così critico e anche alla sua capacità di comunicare quel suo punto di vista sull'argomento, un punto di vista di un creatore estremamente radicale.
I Rodrigo zaprosił do swojego programu kilkanaście projektów. Rodrigo ha invitato alcune decine di progetti per il suo idiom, per il suo programma. Po to, żeby stworzyć bardzo subiektywny i taki selektywny obraz sztuki performatywnej tworzonej tam. In questo modo volendo illustrare in maniera estremamente personale e molto selezionata il quadro dell'arte di performance dell'America Latina. I teraz pokażę krótki film, który najlepiej odda, co tam się działo. Na tym idiomie, tak? Tak. E adesso vi faccio vedere un breve filmato che vi illustrerà in maniera migliore quello che stava accadendo in questa sezione del idiom curato da Rodrigo Garcia. Golgota Picnic. Questo è Golgota Picnic. Lui dice qui ho da proporre una poesia, ma molta gente non è pronta per accoglierla. Siesta? Troppo caldo. Fa la siesta. Akurat fragment choreografii Amapoli Prado z Peru. Z Peru? È un frammento di scenografia czy choreografia? Choreografia. Di coreografia di un artista Amadeo Pedus di Peru. Di Peru. Dal Peru. Argentina. Relir. A to akurat brazylijski choreograf. Un choreografo brasiliano. Marcelo Evelin. Marcelo Evelin. Bardzo ciekawy, zatrzymam na bardzo ciekawy projekt fotograficzny Eriki Dietes z Kolumbii. Questo è una mostra molto interessante di un'artista colombiana, Erika Dietes, która to akurat nie jest z Poznania zdjęcie, ale to były wielkoformatowe fotografie wydrukowane na takich jedwabnych całunach. Przedstawiające w dużym zbliżeniu twarze, cierpiące twarze kobiet, które były świadkami tortur. Tortur albo śmierci. Albo śmierci swoich bliskich. Questa è una mostra molto interessante. Questa inquadratura non è presa esattamente a Poznań, ma comunque si trattava di ritratti fotografici molto ingranditi, stampati su dei teli di seta, quindi a doppia facciata, molto delicati, dei volti delle donne che hanno assistito a volti sofferenti delle donne che hanno assistito a varie forme di o di sopraffazione o di tortura o di morte. Cioè, situazione del dolore. I to było prezentowane w Poznaniu w kościele jezuitów. I ten związek właśnie z miejscem był bardzo istotny. È stata allestita a Wrocław nella chiesa dei gesuiti e questo collegamento tra la mostra e il luogo era altamente significativo. Mm-hmm.
first chart war. Kolaż całego. Mhm. Tak, tak, zaraz się dopowiem. A to są właśnie te ogrody miejskie. Co teraz będziemy ortodali? Przekrój przez program, oczywiście, gorilla. Cercava di dare una sorta di spaccato riguardante il programma di quest'anno, tak, del Festival Malta. Właśnie gwiazdą muzyczną w tym roku był Damon Albarn, znany z Blair czy z Gorillaz, czyli to był taki duży popowy koncert. Z kolei questa è la star di quest'anno, il concerto pop era quello Danny Blair, se cosa si chiama Danny? Damon Albarn. Damon Albarn, tak. Znany z grup jak Blair czy conosciuto tramite i gruppi come Blair e l'altro. Non fatemi dire il nome, non li conosco. A z kolei Anna Teresa de Kirzmecker, czyli no jedna z, można powiedzieć, najsłynniejszych współcześnie żyjących choreografek. No, miała taką też swoją specjalną obecność oczywiście poza tą częścią latynoamerykańską. To były pokazy dwóch jej spektakli, Drumming i Fazę, czyli takich bardzo klasycznych spektakli sprzed wielu lat. I to jest taka nasza odnoga programowa polegająca na tym, że co roku staramy się pokazać jakiś spektakl artysty flamandzkiego, czyli to jest trochę taki follow-up tego idiomu flamandzkiego, no bo cały czas jak gdyby nie wszyscy byli w Polsce i jest to istotne. Anne-Marie de Kersmacher, che è un po' è un fuori programma perché noi la invitiamo, quest'anno l'abbiamo invitato con due suoi spettacoli classici, Dreams, Drumming and Fase. È una nostra presenza molto apprezzata e molto amata, è ripetutamente invitata come un follow-up del Idioms dedicato all'arte fiamminga, perché eravamo consapevoli che non tutto il pubblico abbia avuto modo di vedere quelle performance, quindi ripetiamo invitando lei, che è una delle maggiori coreografe al mondo, anche se esula come argomento della tematica legata all'America Latina. Czyli właśnie oprócz idiomu pokazaliśmy trochę taki portret Anny Teresy de Kirzmecker, bo były dwa jej spektakle, też rejestracje innych spektakli, spotkanie z nią. Zaprosiliśmy jeszcze etiudy studenckie ze szkoły PARTS w Brukseli, którą ona zakładała. Czyli to był taki rodzaj bardzo... Di portretu taki. Tak. Praticamente quest'anno abbiamo dedicato un ritratto a Anne-Marie di Kersmacher, perché abbiamo invitato questi spettacoli di cui vi ho già detto. Abbiamo presentato varie registrazioni dei suoi spettacoli precedenti e posteriori. E poi abbiamo organizzato un incontro con lei e anche abbiamo presentato gli studi fatti dagli studenti della scuola da lei creata in Belgio. Właśnie te etiudy studenckie pokazaliśmy na tej scenie na Placu Wolności, czyli to też było takie bardzo otwarte. Okay. E questi studi fatti dai giovani studenti della scuola della Kersmacher sono stati presentati gratuitamente nella Piazza della Libertà in centro della città. Natomiast idiom Rodrigo był właśnie, tak jak to było trochę widać w tym filmie, no bardzo taki
powiedziałabym, estetycznie odmienny od tego, co zazwyczaj oglądamy w Polsce, nawet jak oglądamy rzeczy z zagranicy. Mentre l'idioma curato da Garcia, da Rodrigo Garcia, era molto diverso da quello, dal punto di vista soprattutto estetico, da quello che noi abitualmente in Polonia siamo abituati a vedere per quanto riguarda artisti stranieri, cioè era un'altra cosa ancora. I chcę przez to powiedzieć, że też jest to jakiś paradoks, bo oczywiście Rodrigo twierdzi i z pewnością ma rację, że nie ma jakiejś takiej jednej cechy, która mogłaby określać teatr stamtąd. Ale mimo to, że jej nie ma i rzeczywiście te projekty były bardzo od siebie różne, łączyło je to, że były bardzo takie intensywne, wyraźne, bardzo też oparte na ciele, na obecności fizycznej. E anche se Rodrigo Garcia sostiene che non esiste un dominatore comune che potrebbe contraddistinguere l'arte di America Latina, tutti gli autori, gli artisti scelti da lui e tutte le performance che noi abbiamo potuto vedere e si caratterizzavano da alcuni aspetti molto peculiari come una grande intensità, una forte presenza del corpo e anche una grande forza di questi, sia artistica anche gli spettacoli. I przez to, też przez tematy, jakimi ci artyści w swoich projektach się zajmowali, bardzo często związane z czy wyrastające z ich doświadczenia życia w danym kraju, czy odnoszące się do jakiejś sytuacji społecznej na przykład, czy do problemu społecznego, na przykład polityki narkotykowej w Kolumbii, albo wychowania w jakimś takim ostrym szkolnym reżimie w Peru. Te problemy oni włączali w sposób naturalny w strukturę swoich projektów. Czyli dla nich polityczność, czy polityczny wymiar teatru nie jest osobnym tematem, tylko jest wszędzie. Jest jakby wcielony w każdy inny temat. I per quanto riguarda l'opera presentata, scelta da Rodrigo Garcia, presentata da questi artisti, era la testimonianza del fatto che in America Latina non c'è la separazione tra la cultura, tra la creatività e la politica, perché questi aspetti sono intrinsechi profondamente nella loro opera, come per esempio la problematica legata alla vendita dei narcotici in Colombia, oppure l'educazione quasi militaresca molto rigida nelle scuole del Perù, presenti in queste performance. To myślę, że tyle z takich opowieści o idiomach. E questo quanto per quanto riguarda i miei racconti su idioms. Teraz jeszcze parę slajdów pokazujących różne teatralne i taneczne projekty, które były w ostatnich latach na Malcie, żeby dać taki rodzaj ogólnej wiedzy, jakiego typu to są. Adesso vi faccio vedere alcune foto riguardanti le scelte sia sia teatrali che di danza nei vari festival, in modo che voi possiate rendervi conto chi presentiamo nell'arco di varie edizioni del festival qui. Luke Perceval, czyli jeden z właśnie artystów belgijskich, flamandzkich. Questo Luke Perceval, artysta belga, który pracuje od wielu lat w Niemczech. Giselle Vien, francuska. Giselle Vien francese. Dość młoda reżyserka, która zyskuje coraz bardziej na znaczeniu. Che lavora molto sui significati, una giovane francese. Tu akurat taki wielkoskalowy, gigantyczny spektakl La Fura del Sbaus, to jest taka hiszpańska grupa. Questo è uno spettacolo molto importante del gruppo spagnolo La Fura del Sbaus. To jeden z ostatnich spektakli właśnie takich wielkich ulicznych, które robiliśmy. È uno degli ultimi spettacoli di strada, grandi spettacoli che abbiamo fatto. Na dole na zdjęciu widać pewnie niewyraźnie, ale że cały rynek był wypełniony ludźmi. To są tysiące ludzi. In basso
sulla foto si vede che questa piazza di mercato era completamente colma di persone, di migliaia di persone, si riesce a vedere a malapena, però ce n'erano davvero tante. A tu właśnie wspomniany Mundrucze, o którym mówiłam, mówiłam w pierwszej części, pokażę krótki klip. E qui ritorniamo a Mundrucho, di cui ha parlato Kasia durante la mattinata, e vi farà vedere un breve estratto della sua opera. E questo spettacolo è stato presentato in un grande mercato coperto. Natomiast scenografia, tak jak tu widzicie, to był taki tir, ponieważ to był też tir służący do przewożenia tych nielegalnych właśnie. La scenografia era chiusa all'interno di un tir, perché per ricordare che gli stessi tir venivano usati per portare le persone destinate al commercio illegale. Tutaj Knit Company, Marketplace 67. Avete il titolo in alto, Knit Company, Marketplace. To też jeden z takich najbardziej znanych, oryginalnych właśnie kolektywów teatralnych działających w Europie. Knit Company è uno dei gruppi teatrali più noti in Europa. Też zresztą flamandzki. Un gruppo fiammingo. Società Raffaello Sanzio. Che non c'è bisogno di traduzione. I tutaj trochę o tańcu, bo mamy taką też podwójną strategię, jeśli chodzi o taniec, że zarówno próbujemy pokazać takie najważniejsze postaci tańca, jak właśnie Anna Teresa Kirzmecker, ale interesują nas też młodzi twórcy. Qui un po' di testimonianze legate alla danza. Noi abbiamo una doppia strategia per quanto riguarda la danza, cioè stiamo presentando dei grandi artisti come Anna Teresa Kirzmecker, ma anche dei giovani danzatori. Tu na przykład z tegorocznego programu Rodrigo Garcini, Cecilia Bengolea, która była pokazywana na Placu Wolności. E qui c'era la Cecilia Bengolea, che si era prodotta in Piazza della Libertà, gratuitamente. Sceną na Placu Wolności mamy tylko taki problem, że ona ma ograniczenia techniczne, więc chcielibyśmy o wiele więcej tam pokazywać, ale nie wszystkie spektakle po prostu się mieszczą. E per quanto riguarda il palcoscenico sistemato in Piazza della Libertà, è che noi avremmo voluto far vedere più spettacoli, ma non è sempre possibile fare ciò, perché
ha dei limiti tecnici questo palcoscenico, quindi było właśnie taki ciekawy miks właśnie na piramid w zasadzie takiej klasycznej sztuki paletowej właśnie z nowoczesną muzyką. Era un miscuglio tra la danza classica e musica elettronica, le varie forme di danza mischiate tutte insieme che davano un spettacolo di grande effetto. Adesso un pezzetto di spettacolo della Prismatri, la signora la chiama la nostra dama. Tak, tak, ona tańczy w fazę. Kolejny spektakl Sybilla Bucharkawi, też choreograf, który zrobił spektakl. Un altro coreografo invitato da Garcia, Sybilla Bucharkawi. I on zrobił spektakl z mnichami z Shaolin. Il spettacolo fatto con la presenza dei monaci di Shaolin. Alain Platel, out of context, też znany bardzo choreograf. Questo è un coreografo molto noto. Like Stewart. Pokazuje to, żeby też... Ve lo faccio vedere in modo che possiate rendervi conto di quello che stiamo facendo. Ci artyści, którzy się pojawiają na Malcie, no, byli lepiej zidentyfikowani, żeby mniej więcej było wiadomo... In modo che voi possiate identificare meglio gli artisti che noi scegliamo per festival in Malta. A tu parę slajdów z dużych koncertów, które robiliśmy. No, nie wiem, Michel Clem. Ta storia, no? Sì, certo. Tu widać, że te duże koncerty są, są mainstreamowe, to znaczy to są nazwiska duże, znane, natomiast zawsze starannie je wybieramy, żeby to też miało artystycznie dobrą jakość. Cioè, è ovvio che noi per i grandi concerti scegliamo con grande cura i grandi nomi, proprio scegliamo nel mainstream, è ovvio, ma che sono concerti a pagamento, la qualità deve essere altissima, comunque li richiamo. Manu Chao, który akurat występował w 2011, kiedy mieliśmy ją wykluczeni, więc to też jakoś ze sobą się zazębiało. Manu Chao è stato invitato nel 2011, quando l'argomento dell'idioma era gli esclusi. Oczywiście... si sposava con l'argomento. Te koneksje, to wzajemne wpływanie na siebie projektów, czasem mamy na to większy wpływ, czasem mniejszy. Ten przemysł, czy ta logika koncertowa, takich właśnie wielkich gwiazd, no to nie jest tak jak z teatrem, że można kogoś zaprosić i przyjedzie, tylko też się wpasowujemy w to, jak mają tournée, w możliwości. To są kompletnie inne zasady, ale czasami się udaje to fajnie połączyć. No i oczywiście też mamy listę artystów takich, których bardzo chcemy zawsze i może to parę lat niektórzy przyjadą, może szybciej, ale to trochę jest kwestia też kompromisu i jakiejś logistyki.
Certamente le nostre scelte, scelte degli artisti, sono subordinate molto spesso a dei compromessi, alle loro possibilità di tournée, alle possibilità delle date che coincidano con il festival, però noi abbiamo anche un elenco di artisti che vorremmo che ci fossero sempre al nostro festival e siamo sempre aperti a loro, quindi sempre speriamo che prima o poi anche loro potranno venire da noi. No i tu Kraftwerk. To był jeden z najlepszych koncertów. Questo era uno dei tre migliori concerti del nostro festival. I tu widać właśnie przestrzeń starej gazowni. Ona akurat jest oświetlona, dlatego tak kolorowo wyszła. Questo è lo spazio postindustriale di un vecchio, non gasometro, ma là dove si produce il gas. In italiano si dice il gasometro, no? È stato utilizzato appunto come location per il concerto. Też właśnie staramy się, żeby nawet takie wydarzenie, jakim jest koncert, które właśnie jest masowe i wydaje się, że nie można wiele zrobić, to znaczy po prostu jest scena i tłum ludzi, to też się staramy, żeby taki koncert był okazją do odkrycia jakiegoś kawałka miasta. Cioè noi anche nel caso dei concerti, che si sa, il concerto, il pubblico, palcoscenico, illuminazione, poco altro, comunque facendo questi, organizzando questi concerti, noi cerchiamo nel contempo far scoprire al pubblico un altro nuovo pezzo della città. No i tegoroczny Damon Albarn. Teraz mam parę slajdów o generatorze, o którym już w zasadzie mówiłam, czyli o tym społecznym naszym projekcie. E queste alcune foto del progetto Generator Malta, Generatore Malta, cioè il nostro progetto sociale di cui vi ho parlato questa mattina. Na przykład jest koncert muzyki klasycznej, gdzie dzieci miały możliwość spróbować, jak to jest być dyrygentem. Questo è un concerto di musica classica dove bambini hanno avuto la possibilità di sperimentarsi come direttori d'orchestra. Tutaj widać ubiegłoroczny plac. Questa è la foto della piazza come era allestita l'anno scorso. Vediamo una fotomonta, speranza che vince. Tak. Capitale? Tutaj też jakieś warsztaty. Qui ci sono dei laboratori destinati ai bambini. Można powiedzieć, że program Generatora jest też taki bardzo inkluzywny, taki włączający i też bardzo rodzinny, czyli to być może jest ta najważniejsza część programu, która też wychowuje w pewnym sensie naszych widzów. Questo programma del Generator ha come ambizione di essere molto inclusivo, molto accogliente, in modo che includa i bambini e le loro famiglie, in qualche modo li educhi all'arte e alla cultura. Tu akurat Marta Górnicka, jedna z najbardziej najciekawszych, najbardziej utalentowanych reżyserek polskich, pokazała swój spektakl w ubiegłym roku właśnie na placu Chór Kobiet. Co kobiet? Chór kobiet. Chór kobiet. E questa è Marta Górnicka, una delle migliori registe polacche che l'anno scorso ha fatto vedere sempre in Piazza della Libertà il suo spettacolo Il coro di donne. A tu Silent Disco, która jest szczególnym rodzajem imprezy, która wieńczy każdy dzień festiwalu Malta, w zasadzie każdą noc. To polega na tym, że ludzie tańczą słuchawkami na uszach, są DJ-e i w każdych słuchawkach są trzy kanały, można przełączać i tańczy się w ciszy. Oczywiście nie jest cicho, ale nie gra muzyka. Tak. I każdy do różnego rytmu tańczy. E questo è l'evento che conclude ogni sera la giornata festivaliera e consiste nel silent disco, cioè ci sono dei DJ, ci sono le cuffie, e ogni persona si mette la cuffia dove ha possibilità di scegliere uno dei tre canali con la scelta musicale appunto a secondo il suo gusto e si muove e balla secondo questo canale scelto da lei. Oczywiście hit festivalu. E questo è un hit del festival. I ustawiają się wielkie kolejki po słuchawki każdej nocy. E ogni notte ci sono delle lunghissime file per avere le cuffie. I oczywiście myślę, że bo to jest
Także zawsze w klubie jest jakiś koncert wieczorny, a potem jest to silent disco. I myślę, że publiczność, która tam przychodzi, w dużej mierze przychodzi tylko po to, więc nie chcę jakichś takich mieć tez, że to jest dokładnie ta sama publiczność, która chodzi na spektakle czy na taniec, ale myślę, że tam też się mieszają ludzie. Mm-hmm. Cioè, è ovvio, cioè non voglio idealizzare, non voglio credere le cose che non sono. Cioè, è ovvio che la gente che viene per partecipare a questo silent disco viene solo per partecipare a questo silent disco, però con l'occasione scopre che ci sono anche altre cose da vedere, altre possibilità. Zatem Malta też ma w sobie taki bardzo letni klimat i jednak takie części programu, które są bardziej właśnie relaksacyjne czy takie zabawowe, ludzie po prostu tego też oczekują i chcą im to dać na dobrym poziomie. E quindi bisogna aggiungere anche che il Festival Malta ha un clima molto estivo, molto rilassante, quindi noi siamo anche molto attenti a fornire alle persone del divertissement che possa rilassare, divertissement di qualità che però accentui questo clima di vacanza. A tutaj z kolei slajd pokazujący nasze takie międzynarodowe zaangażowanie w różne projekty i przykłady koprodukcji. E qui è uno slide che illustra la nostra partecipazione a livello internazionale per quanto riguarda le varie cooperazioni e coproduzioni. Jedną z takich najważniejszych w ostatnich paru latach to była opera Slow Man, bazująca, czy której punktem wyjścia była książka Johna Maxwella Ketsi, noblisty, który razem z Nicholasem Lensem napisał tą operę. On był autorem libretta. Reżyserem była Maja Kleczewska, jedna z też takich najważniejszych polskich reżyserek. Teraz dla chwili przerwy puszczę parę minut tej opery. Questo che vi adesso sto per farvi ascoltare è una delle nostre coproduzioni più importanti, è un'opera scritta secondo un libro del premio Nobel Ketz dal compositore Nicholas Lenz, vero? Ah, Ketz ha scritto il libretto. Sì, sì. Allora, Ketz ha scritto il libretto e la musica Nicholas Lenz. I to był jego debut jako librettista. E questo è stato il debutto di Ketz in qualità di librettista. I ta opera była coprodukcją naszą i opery poznańskiej i prapremiera światowa odbyła się właśnie w Poznaniu na Malcie. E questa coproduzione era tra il nostro festival e l'opera di Teatro dell'Opera di Poznań ed è stata la prima di questa esecuzione mondiale avuto luogo durante il festival. Dove parlava Nicola Zotto, non ti può fascinare? Yeah.
To był projekt specjalny, nie często robimy opery. Questo era un progetto speciale, non spesso ci dedichiamo alla produzione di un'opera. Natomiast też chciałam to pokazać, żeby pokazać brak granic, w takim sensie, że bardzo często wchodzimy w projekty, jeśli oczywiście możemy, jest to możliwe finansowo i tak dalej, wchodzimy w projekty, które są dla nas nowe, bo my nigdy nie byliśmy ani operowym festiwalem, ani to nie było tak typowe dla Malty, natomiast w tym przypadku to zrobiliśmy. Ve l'ho illustrato per dirvi che il festival non ha frontiere, non ha confini e quindi accoglie tutte le novità che ritiene interessanti perché non è un festival che è interessato in quanto tale all'opera o alla produzione dell'opera, ma in questo caso riteneva che il progetto valeva e che era molto interessante sperimentarlo. Spettacolo di Jan Fabre. I tutaj jeszcze parę słów o naszej współpracy międzynarodowej. W tym momencie jesteśmy członkiem sieci House on Fire, takiej europejskiej sieci złożonej z 10 festiwali i teatrów. E ancora della nostra produzione cooperazione internazionale facciamo parte del gruppo House on Fire che riunisce 10 festivali? 10 festivali che riunisce 10 festival più importanti e altrettanti teatri. Na przykład jest Teatr Garon, Kai Teatr, Arca Teatr. Come teatri che dice Kasia, appunto, fanno parte. Hebel am Ufer, Berlina, Bergen. To są, czy Maria Matos z Lizbony. My jesteśmy z Polski, tak. I taką ideą tej sieci jest House on Fire, czyli dom w ogniu, czyli zajmowanie się sprawami takimi palącymi. L'idea di questa rete, di questa associazione è di occuparsi delle problematiche che bruciano, delle problematiche urgenti, da qui il nome House of Fire, casa che brucia. No i w ramach tej sieci też koprodukujemy nowe spektakle zamawiane u bardzo różnych twórców, które właśnie dotyczą spraw społecznych, politycznych, oczywiście nie też dosłownie, to nie są takie interwencyjne. Agendo nell'ambito di questa associazione noi finanziamo dei programmi e progetti che si occupano delle problematiche bruciate, delle problematiche sociali, chiaramente non alla lettera, ma comunque delle problematiche che noi riteniamo che sono importanti da essere affrontate. Questo projekt pięcioletni. È un progetto quinquennale. Finansowany z programu Cultura, da questo programma. Finanziato col programma Cultura, programma europeo Cultura. No i ponieważ złożyliśmy wniosek i on jakby został dofinansowany, no to przez te 5 lat właśnie działamy. Noi abbiamo fatto la domanda e abbiamo ricevuto la risposta positiva. Per 5 anni saremo finanziati dal Fondo Cultura, dal Fondo Europeo Cultura, quindi proseguiremo il nostro operato in questo senso. I teraz już naprawdę końcówka. Przyszły rok to będzie 25 Malta i tutaj jest parę informacji o programie. Per finire alcune informazioni riguardanti la prossima edizione del Festival Malta che celebrerà il suo 25esimo anniversario l'anno prossimo. Quindi idioma będzie New World Order, cioè nuovo ład światowy. E quindi come idioma, come vedete, il nuovo idioma avrà come argomento il nuovo ordine mondiale. Curatore będzie curatore da Team Echel. Special I oprócz idiomu taka specjalna część programu będzie dedykowana Tomasowi Mannowi. I tu właśnie są wypisane niektóre projekty, które pokażemy, czyli taki spektakl czy instalacja. Zobaczymy jeszcze dokładnie, jak to będzie wyglądać. Castellucci'ego oparta o doktora Faustusa.
Czarodziejska Góra, opera napisana przez czołową polską dramatopisarkę Małgorzatę Sikorską-Miszczuk z muzyką Pawła Nykietyna i w reżyserii Andrzeja Chyry i Śmierć w Wenecji, Kindertotenlieder Ostermayera. Chyra reżyseruje. Chyra w sensie Chyra aktor. Chyra, tak. Tak, on jest reżyserem, z wykształceniem z reżyserem Chyra. Quindi allora qui c'è un evento speciale che accompagnerà la prossima edizione del festival. Questa parte speciale sarà dedicata a Thomas Mann e qui abbiamo già alcuni progetti che saranno realizzati per occasione, quindi Dottor Faustus progettato da Romeo Castellucci, poi si vedrà in che forma, poi la Montagna Magica con libretto di una scrittrice di teatro di punta, Małgorzata Sikorska-Miszczuk, che con la musica del grande compositore contemporaneo Paweł Nykiety e con la regia di un grande attore polacco Andrzej Chyra, che come formazione è regista. E per finire La Morte a Venezia con la regia di Thomas Ostermayer. Teraz już na koniec takie podsumowanie tych 25 lat i parę takich cech, które wypisałam, czynników, które jakby wpływają na ciągłą zmianę tego festiwalu przez lata. I qui per concludere voglio darvi alcuni spunti, cioè alcune traiettorie o alcune caratteristiche che sono specifiche per il nostro festival e per il fatto che è in continuo cambiamento questo festival, quindi la signora ha scelto alcune definizioni, ecco qui che sono elencate. W zasadzie już o nich trochę mówiłam, zwłaszcza w tej rozmowie o publiczności, którą mieliśmy, ale też chciałam je powtórzyć, żebyśmy po przerwie mogli też do tego wrócić i w ogóle porozmawiać o naszych różnych doświadczeniach z festiwalami. Io le ho già elencate, ve ne ho parlato quando parlavamo del pubblico stamattina, però le ho elencate anche come spunto per un nostro dibattito che faremo dopo l'intervallo. No i na pewno do takich czynników, do takich zmiennych, które wpływają na festiwal, należy zmieniający się kontekst społeczny i polityczny, a także ekonomiczny. Allora, uno di questi fattori è il contesto sociopolitico in continua mutazione. Stosunek publiczności do masowych wydarzeń, do uczestniczenia w czymś kolektywnym. La partecipazione del pubblico negli eventi di massa. Rozwój mediów i związane z tym też przyspieszenie, jeśli chodzi o wymianę treści, o cyrkulację treści. Evoluzione dei media e la circolazione dei contenuti riguardanti l'arte e la cultura. Sama zmiana i takie mutacje dokonujące się w obrębie sztuk performatywnych, które są coraz bardziej połączone z innymi dziedzinami. Mutamenti e trasformazioni in corso nelle arti performative che si legano sempre di più ad altre discipline. Sposób spędzania wolnego czasu. Il modo di passare il tempo libero, cosa si fa? Własnym czasem. Col proprio tempo. I samo miasto, w którym się tworzy festiwal i to, jak bardzo się to miasto zmienia, zarówno jeśli chodzi o przestrzeń publiczną, inwestycje, architekturę. E tutto quello che concerne la città e i suoi cambiamenti, i cambiamenti rimanenti in stretta relazione con il festival, quindi suoi assetti urbanistici, investimenti e quant'altro. No i to już końcówka zupełna, to akurat jest zdjęcie ze starej rzeźni. E questo è la foto fatta in un vecchio mattatoio, in disuso oramai. I parę takich wyróżników czy cech swoistych Malty, czyli łączenie teatru i muzyki. E poi altre caratteristiche tipiche per il nostro festival, quindi la fusione tra la musica e il teatro. Miks kultury popularnej. Misto della cultura popolare, eksperymentalnej czy artystycznej. Della cultura, della sperimentazione artistica.
bardzo mocny związek z miastem. Un forte legame con la città, con il tessuto urbano. Publiczność, właśnie tak jak tu napisałam, od zera do 90. Il pubblico che oscilla per quanto riguarda l'arco dell'età da 0 a 99 anni. Jest społeczne podejście. Un approccio sociale. No i właśnie ta atmosfera, o której mówiłam. E infine l'atmosfera, il clima di cui vi ho parlato, un'atmosfera molto informale, molto da estate. To jest koniec mojej historii. Qui finisce la nostra storia. Mogłabym szczegółowo opowiadać, ale też nie chcę, żeby Malta zdominowała to spotkanie, więc proponujemy teraz przerwę. Mm-hmm. I po przerwie chciałabym zaproponować parę takich otwartych pytań i po prostu zaprosić wszystkich do wspólnej rozmowy. E quindi adesso non vorrei, io potrei parlarne all'infinito del festival, ma non vorrei prolungare la mia esposizione, quindi adesso un piccolo intervallo e poi un invito a dibattere tutti insieme. Sua richiesta, le faccio vedere dove è sito la città di Poznań. Quindi guardando la carta dell'Europa è proprio al centro. I tu mam parę takich pytań, które myślę mogą stanowić początek naszej dyskusji. I wybrałam takie zdjęcie z koncertu Kraftwerk, gdzie jest właśnie ta radioaktywność pokazana, bo te pytania mają na celu właśnie wymianę poglądu i rozmawianie o tym, jak sprawić, żeby festiwal, żeby te trzy słowa, które tu napisałam, sprawiały, że festiwal cały czas ma energię, właśnie jest radioaktywny w takim pozytywnym sensie. E allora, qui ho scelto questa inquadratura del concerto Kraftwerk, radioattività, nel buon senso della parola, perché una delle prime domande è, riferendosi anche a questi tre concetti che ho scritto qui sopra, cioè espressione, gioia e impegno, cioè come fare per mantenere sempre questa energia positiva dentro l'organizzazione di un teatro? Właśnie jestem bardzo ciekawa Państwa opinii i też chciałabym poprosić może, żebyśmy wyszli od takiego konkretnego pytania, bo każdy z nas uczestniczył w wielu festiwalach, z całą pewnością, jeśli ich sam nie robił, to na pewno uczestniczył, żebyśmy spróbowali może przywołać jakieś takie najlepsze i najgorsze osobiste wspomnienie z festiwalu. E quindi vorrei aprire il nostro dibattito partendo da una domanda che io rivolgo a voi e che consiste, siccome tutti abbiamo visto parecchi festival, cioè quale è stata l'emozione, l'esperienza tra le più positive e quale quella più negativa? Nie chodzi mi o takie doświadczenie, że na przykład widzieliśmy wspaniały albo okropny spektakl, nam się nie podobał, tylko raczej takie doświadczenie bycia widzem i bycia częścią tej dużej sytuacji. Non mi riferisco al fatto se avete o meno visto uno spettacolo che vi era piaciuto o meno, ma piuttosto l'esperienza della persona, dello spettatore all'interno del festival, come si è trovato, cioè cosa ha percepito, cosa ha accolto, cosa gli è piaciuto, cosa no. To jest pytanie otwarte. Questo per aprire il dibattito, aspetto. Chi vuole condividere con me una sua esperienza riguardante i festival? No, volevo dirti anche perché mi ha chiesto come mai hai invitato Malta Festival a Lecce, no? Chciałem powiedzieć dlaczego, bo mnie pytałeś, zaprosiłem Festival Malta do Lecce. Ti sarai reso conto, insomma, che questo posto è abitato da un gruppo di persone che sono artisti, attori, ma sono anche tecnici, organizzatori. Zdaje się sprawę, że to miejsce jest zaludnione przez artystów, aktorów, ale i przez techników, przez personel administracyjny.
insomma, un'esperienza che è iniziata l'anno prossimo, faremo noi 30 anni di attività. Nel prossimo anno cominciamo a fare 30 Lecce, nasce Giovanni. Ed è iniziata in un piccolissimo paese della provincia di Lecce, ad Aradeo, vicino a Gallipoli. Facilissime, ma lei che mi sta vostri provinci, Lecce, Aradeo. E, insomma, pensando un po' alla nostra storia, quello che devo dire è che la nostra storia è cominciata con un festival. Analizzo la nostra storia, ma che ci può dire la nostra storia da ciò c'è un festival. Un festival in un paesino di meno di 10.000 abitanti. Festival organizzato in miasteczku, in cui non mieszka nawet 10.000 osób. Questo gruppo di persone faceva teatro, iniziava a fare teatro, a interessarsi del teatro, un gruppo di giovanissimi, persone giovanissime. Decidendo di andare a vivere in una vecchia masseria abbandonata fuori dal paese. Decidendoci na wspólne zamieszkanie w takiej masserii. Masserie to są takie stare gospodarstwa poza miastem obronne, bardzo piękne, opuszczone. Non avevano una buona reputazione da parte della gente del paese, questo fatto di andare a vivere in una masseria. Ta idea mieszkania wszyscy razem w tej masserii nie spotkała się z aprobatą. Maschi, femmine che vivevano insieme, gente strana che veniva un po' da tutta Europa, in paese. Allora, per noi il festival era un modo per rompere questo pregiudizio nei nostri confronti e quindi cercare una relazione con la comunità, con il paese. W związku z tym idea festiwalu była dla nas czymś istotnym, bo chcieliśmy przełamać to uprzedzenie w stosunku do nas. To była naszym zdaniem najlepsza forma wyjścia naprzeciw tej wspólnoty, w której zdecydowaliśmy się zamieszkać. E quindi in questo paese non c'era un teatro, un edificio teatrale. Non było budynku teatralnego. Non esisteva. E quindi eravamo obbligati a fare spettacoli di strada. Do wystawiania spektakli na powietrzu. Quindi abbiamo utilizzato la strada, le corti, le piazze del paese. Drogi, dziedzińce, place, tego miasteczka. Ecco, Osmegodnia era uno dei gruppi che si è affacciato per più volte in questo paese. Erano gli stessi anni in cui il Festival di Sant'Arcangelo era il festival più importante del teatro alternativo in Italia, no? Siamo lata in cui il Festival di Sant'Arcangelo è uno dei più riconosciuti festivali alternativi. Il nostro festival era subito dopo Sant'Arcangelo. Il nostro festival scelto in colonnosi zaraz po Festival di Sant'Arcangelo. Molte compagnie che partecipano a Sant'Arcangelo venivano ad Aradeo a presentare gli spettacoli. Il gruppo teatrale che partecipava al Festival di Sant'Arcangelo. Il festival si è creato un proprio pubblico, col passare degli anni è cresciuto, anche il Salento è diventata anche meta turistica. No? Quindi Salento stało się, że tak powiem, miejscem docelowym turystyki. Cambiato il paesaggio da paesaggio agricolo, rurale, no? È diventato appunto una meta per i turisti. Il mare, mare bello, i monumenti. E dal punto di vista estetico, diciamo, la bussola che seguivamo era quella di mettere insieme, appunto, come hai scritto tu, no? Un teatro popolare che incontrava, come dire, il gusto e i bisogni, no? della gente, insieme al teatro di ricerca, no? Al teatro sperimentale. I połączyliśmy takie dwa elementy w naszej, że tak powiem, inicjatywa teatralna, czyli teatr popularny, taki
poszukiwała ta publiczność, a z drugiej strony teatr poszukujący, teatr eksperymentalny. E quindi all'aperto facevamo gli spettacoli di strada, spettacoli più popolari. Al powietrzu pokazywaliśmy spettacle takie popularne, jak on mówi, wystawiane przez teatry uliczne. E all'interno della masseria, diciamo, sopra le terrazze, dentro il cortile, presentavamo diciamo, spettacoli a pagamento con un biglietto, però diciamo... Avevano ci sono masserie in una terrazza. Na dziedzińcu wystawialiśmy te dziedzińce, poszukujące spektakle już prawda, za opłatą. Quindi, insomma, abbiamo ospitato tantissimi artisti, da Romeo al Leo De Bernardinis. Leo De Bernardinis, San Alfonso Sant'Agata, con tanti artisti. Questo per dire... Diciamo che il festival può essere anche diciamo un'occasione, un veicolo no? di relazione anche con una comunità, no? Che non è soltanto vetrina degli spettacoli più belli che sono in circolazione o degli artisti più importanti. No? E a me piacciono molto questi, diciamo, questa tipologia di festival che mettono insieme queste due diverse esigenze, no? Da un lato la ricerca artistica, dall'altro anche un rapporto con un luogo, con una comunità, con anche l'identità di un luogo, no? Muszę powiedzieć, że ten festival coraz bardziej rozwijał i jednocześnie mam tutaj dwa aspekty pobudowcze, poszukiwawczy, eksperymentalny z teatrem, który wychodzi naprzeciw wspólnoty, który się porusza i bierze pod uwagę zarówno miejsce, jak i aspekty kulturowe, jak to jest prawda, environment, prawda? Jak długo ten festiwal istniał? Ma quanti anni? Il festival è durato 14 anni. 14 anni. Poi siamo andati via da questo centro perché avevamo bisogno di un teatro dove poter creare con tutti i requisiti che servono per la creazione e quindi... Cioè, le esigenze di creazione, di produzione erano diventati più importanti anche no? Rispetto anche ad una proposta di festival. E ora ci troviamo qui a Lecce alla ricerca di un... di un'idea, di un progetto di festival, no? A teraz są w Lecce i poszukiwaniu jakiegoś pomysłu, jakiejś idei na festival. Lecce è una città che ha tanti luoghi, tanti contenitori interessanti dove poter fare un festival, no? Lecce è un nostro miejsce, dove można zrobić festival. A co się stało z tamtym miejscem? Bo to jest bardzo ciekawa historia, że oni jakby tam przybyli i tak organicznie postanowili trochę zmienić tą społeczność też poprzez festiwal, czyli stworzyli coś, co trwało 14 lat i co się stało z tym miejscem? Czy ktoś to przejął? Z tą wspólnotą, czy z tą maserią też? Nawet niekoniecznie z tym budynkiem, ale gdyby z tą sytuacją społeczną, którą oni zmienili, czy ktoś wszedł na ich miejsce i robi tam festiwal, czy to jest ciekawe. A Katarzyna Kiedy, ma cosa è successo con questa realtà dove voi siete andati a vivere, dove l'avete trasformata con il vostro festival? Cioè è subentrato qualcun altro quando voi siete andati? Cioè come è successo con tutti questi cambiamenti che si sono verificati in seguito alla vostra... No, sicuramente realtà. Un segno è stato lasciato, no? Perché adesso in questo piccolo comune c'è un teatro, quindi l'amministrazione comunale ha costruito un teatro, e c'è una generazione di artisti che, insomma, quando eravamo lì erano bambini che venivano accompagnati da genitori a seguire gli spettacoli che ne so, c'è un danzatore che ha lavorato per 10 anni con Pina Bausch, che è di quel posto, sua sorella è una delle
insomma, espone un po' in tutto il mondo, fa lavori di cartapesta in un modo molto originale, creativo. Sono tantissimi musicisti, gruppi musicali che sono nati, che sono... Sì, sì, sì. E quindi... Traduco. Został ślaczką, bo miasteczko zbudowało się na teatr. Urodziła się ten pokolenie artystów, którzy byli dziećmi, jak rozpoczyna swoją działalność, więc jest tam do dzisiaj działający. Tam też wypadał mąż, to był przez 10 lat, jest jego siostra, która jest artystką, która wystawia dzieła sztuki z papier maszy, bardzo oryginalne na całym świecie. Są grupy muzyczne, są aktorzy, są artyści. Quindi diciamo un segno è rimasto, no? Però il problema che mi poneva è quello di come costruire qui in un nuovo luogo, no? In un'altra città, a Lecce, un'idea di festa. Quindi stiamo lavorando un po' questa idea del teatro dei luoghi, diciamo un'idea particolare, perché non vuole essere la vetrina appunto degli spettatori. Innanzitutto è un festival che non ha ancora un budget, no? Perché, e questo spiega anche perché c'è un anno sì, poi saltiamo qualche anno, poi lo riprendiamo, no? Il giovane è teatro miejsc. Nie mają jeszcze własnego budżetu festiwalowego, w związku z tym jednego roku udało mi się ten festiwal zmontować następnego dnia. W związku z tym to jest takie jeszcze bardzo oscylujące te ich działania, to są poszukiwania. È un po', insomma, il teatro di luoghi non è soltanto quello di presentare gli spettacoli in contenitori belli, luoghi belli della città, no? Ma è un po' raccontare attraverso i luoghi anche l'identità, no? di questa città e di questo territorio. E quindi robienie tutto stile miejsca, ta to nie oznacza, że oni chcą zrobić ten piękny miejsc, bo też mniejsze działania się z tego, tylko po prostu chcą interpretować to działanie, konkretne miejsce, żeby będzie to porównanie. Allora, quest'anno vedrai che insomma, i luoghi dove facciamo gli spettacoli contengono, sono anche luoghi piccoli, no? Arriviamo massimo a 150 spettatori. Per... Il miejsce, in cui działa il festival, to sono miejsca certo bardzo malutkie, in cui non abbiamo mai messo 150 miejsc. Per cui, insomma, teniamo... Crediamo molto in questa anche relazione più intima tra il performer e lo spettatore, no? Tra l'attore e da una parte, dall'altra anche credo che oggi sia una sfida importante anche quella di appunto usiamo questo termine di nuovi pubblici, no? di pubblici differenti, però riguarda soprattutto la partecipazione dei cittadini, no? alla creazione artistica. No? L'anno scorso abbiamo lavorato per un mese con gli abitanti del quartiere dove c'è il teatro, no? Ci sono stati un centinaio di persone del quartiere che con noi, con i nostri attori, con il regista, hanno lavorato per creare uno spettacolo itinerante all'interno del quartiere, che entrava anche nelle case della gente, la parrocchia, la scuola. Quindi poi
E quindi insomma erano loro che raccontavano un po' anche la loro memoria, la loro storia, la loro identità. Di... E quella sera sono arrivati più di 3.000 persone. E la gente del posto ha preparato da mangiare per tutti. Ah, che meraviglia! Ci poteva vedere la fresca. E quindi, insomma, è un po' una strada che ci piacerebbe approfondire, no? Ci interessa molto approfondire. Guardando anche alla qualità artistica delle cose che si fanno, no? E quindi, cioè, di non fare l'animazione territoriale, no? È una cosa completamente... Rispondo alla tua domanda, io mi trovavo molto bene a Sant'Arcangelo 30 anni fa. Mi sono trovato meno bene l'ultima volta che ci sono stato, 4 anni fa, 5 anni fa. Perché penso che abbia perso quest'anima, no? E questo rapporto anche con... cioè, pur mantenendo forte il legame con gli artisti emiliano, romagnoli, della zona come Romeo, la Valdoca, e le tante compagnie che molto belle, interessanti, sì, no? Sì. Che sono nate lì, però credo che ci sia stata una mutazione importante, no? Da questo punto di vista, in cui credo che un festival come quello che fanno oggi a Sant'Arcangelo si potrebbe fare in qualunque altra città, in qualunque altro paese. Questa è la mia opinione. Miał miejsce przemiany różnego rodzaju i może tam wspaniałe kompanie, takie jak Waldorka, czy Kastelucci, czy inne, dalej są obecne. Motus stracił swoją, że tak powiem, charakterystykę bardzo związaną z kontaktem, który się porusza, i festiwalem, który mógł być zrobiony czykolwiek. Czy jeszcze ktoś chciałby odpowiedzieć na to pytanie? Bo... Qualcun altro vuole dire qualche altra cosa a proposito di questa domanda? Non in merito a questo, vorrei fare una mia domanda. Pan chciałby zadać pytanie z kolei. Vorrei prendere spunto dal filmato e da quello che abbiamo anche visto e ascoltato, in particolare un passo. Garcia, praticamente nell'esporre il suo progetto, ha detto: sono qui per proporre una poesia, ma non so se tutti possano essere aperti ad accoglierlo, pronti ad accoglierlo. Więc pan zanim zada pytanie, chciałbym powiedzieć, że pan zanim do jednego z filmów, który tutaj był pokazywany, widzimy Garcia, który mówi, chciał mu zaproponować poezję, ale nie wiem, czy publiczność jest gotowa na jej przyjęcie. Mhm. Quindi la riflessione è questa, il festival che accoglie tante realtà, tanti generi, culturali e artistici, dalla fotografia alla musica, alla danza, al teatro e forme anche sperimentali, no? Fino a che punto possiamo spingerci nella sperimentazione? Fino a che punto il pubblico è aperto ad accogliere queste nuove forme di cultura? Wracając do tego, co powiedziała pani o festiwalu, który jest tak bardzo złożony, tak bardzo interdyscyplinarny, ma kino, teatr, performance, różnego rodzaju muzykę itd. Do jakiego momentu można posunąć eksperyment? Do jakiego stopnia eksperyment może być przyjęty przez publiczność? Io personalmente penso che la cultura
nelle sue varie forme sia fondamentalmente anche un po' una piccola parte di anima, no? Nel senso che io anche lavoro in una libreria e quindi diciamo la cultura la mastico un po'. Però vedo interesse da parte del pubblico, ma non altrettanto da parte anche delle istituzioni, cioè nel senso molto spesso c'è una latitanza, cioè non c'è un interesse, un occhio importante e delle orecchie aperte anche da parte delle istituzioni a supportare le iniziative dei privati. In questo senso mi chiedo qual è la realtà polacca, cioè nel senso quanto le istituzioni prestano attenzione alle iniziative dei privati. Dei privati? O... dei privati nel senso interno anche alla cultura in generale, ma molto spesso diciamo la cultura è fatta da chi mette in gioco, dalle associazioni. Non in Polonia appunto, questo è il fatto. Appunto stavo cercando di capire questo, e la domanda era finalizzata a quello. Ponieważ tutaj, mimo że teraz gdzieś to, co przed chwilą powiedzieliśmy, jest ogromne zainteresowanie ze strony publiczności, brak tego zainteresowania ze strony instytucji. W jakim stopniu, które są nieobecne, które mają zamknięte oczy w obliczu kultury, itd. Jak to się ma w Polsce, w jakim stopniu prawda, te instytucje są zainteresowane kulturą? Znaczy finansowaniem instytucji prywatnych praktykujących kulturę, a Jakub poprawił, że wszystko w Polsce jest państwowe. Czyli jakie jest pytanie, jak to na Malcie? Pytanie brzmi tak, w sensie, bo ja wiem o co im chodzi, bo oni jakby nie są przyzwyczajeni, znaczy mają inny, to jest zupełnie inny system. Tak. Właśnie oni tworzą teatr i próbują zachęcić instytucje do tego, żeby zwrócili na nich uwagę. Żeby ich to finansowali. Tak. A w Polsce jest zupełnie inaczej, to znaczy, że te instytucje tak bardzo trzymają łapę tak naprawdę na tym wszystkim. Tak, zresztą tak. Ja może krótko po prostu powiem, jak Malta funkcjonuje, to znaczy jaki ma status i skąd pozyskuje budżet, bo może to trochę... Ma i risposta, le dico brevemente come funziona Malta, il festival, e da dove vengono i fondi per il festival. Così forse le chiarirò un po' le idee, dice. Jaki jest budżet? Około 1,5 miliona euro. 1,5 miliona euro. I to jest tak, że per festival. Że w Polsce festiwale albo są organizowane, jak gdyby ich zapleczem jest instytucja, czyli na przykład teatr organizuje festiwal jako instytucja, ma na to część środków, a resztę pozyskuje, albo festiwale organizują organizacje pozarządowe, na przykład fundacje, tak jak u nas, my jesteśmy fundacją. Cały budżet składa się z dotacji publicznych i prywatnych, które my musimy pozyskać. Allora, in Polonia funziona così. O un teatro organizza un festival e destina una parte dei suoi fondi per la realizzazione di questo festival e reperisce fondi mancanti, oppure come è nel caso del Malta Festival, c'è una fondazione che deve reperire i fondi per intero, sia pubblici che privati. To oznacza, że tak naprawdę mimo... Do jakiej komposta? A kto należy do fundacji? Co to jest skład fundacji? No, fundacja została założona przez dyrektora, czyli Michała Merczyńskiego, no i ma swoją radę, to jest jak gdyby organizacja pozarządowa. Cioè, la fondazione è stata costituita dal direttore del festival Michał Merczyński e ha un suo consiglio direttivo eletto. Qui per esempio le fondazioni dentro hanno la partecipazione comune, privati. Bo na przykład we Włoszech fundacje, sì, in Polonia fondazione è una ONG, tutti i skład fundacji wchodzą, że tak powiem, gmina, jakaś inna instytucja. Nie, nie. Znaczy u nas też są fundacje zakładane na przykład przez uniwersytet, przez jakieś podmioty publiczne, ale ta fundacja jest po prostu założona przez parę osób, które w tamtym czasie, wiele lat temu, postanowiły
no, się jak gdyby jakoś określić właśnie no, w tej formie. Nel caso sì, del festival c'è un gruppo di singole persone che anni fa ha deciso di definirsi e mettere in piedi la fondazione. Tak. Un teatro a Varsavia che è commerciale, però è molto noto, ed è una fondazione. Działa jako fundacja, ale jest teatrem tak naprawdę, nie? Że to zapada jedna osoba po prostu. Tak. Tak. Teatro di Janda. Tak. Krystyna Janda. Czyli właśnie my będąc fundacją, pomimo że festiwal jest już bardzo stary, ma tradycję i wszyscy się do niego przyzwyczaili, tak naprawdę my za każdym razem musimy no, ten budżet budować poprzez wnioski, które składamy do miasta, do marszałka województwa, do Ministerstwa Kultury, a nie wiem, do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, bo mamy program filmowy, do różnych podmiotów, plus walczymy też o pozyskanie sponsorów. Quindi la fondazione per mettere in piedi il festival deve fare le domande ai vari soggetti come il comune, la regione, istituto, ministero, istituto per esempio cinematografico, perché loro hanno anche delle rassegne cinematografiche, per costruire il budget necessario per la realizzazione del progetto, del festival. To jest taka w Polsce te pieniążki się dostaje, gdy się składa wniosek. Zazwyczaj. Mniej niż się wnioskowało, ale się dostaje, nie? Ale to są te same identyczne wnioski, ale nie ma nawet odpowiedzi. Nie? A, okej. Okay. Rozumiem. Ale dillo anche in italiano, così mi riposo. La differenza fondamentalmente è questa, che in Polonia cioè, si fa questa richiesta al ministero, al comune, eccetera, eccetera. La differenza qual è? È che lì le istituzioni sono interessate e ti ridanno quei soldi. In Italia è difficile ricevere una risposta, cioè non sai manco se li vogliono dare, non sai manco se l'hanno aperta la lettera. Infatti era un po', esatto, era un po', un po' polemica la mia domanda, nel senso non nel senso polemica, cioè proprio per capire quale sia effettivamente la differenza proprio dell'orientamento, no? Cioè nel senso di chi gestisce la cosa pubblica non tenendo o tenendo conto che nella cosa pubblica c'è anche, come dire, la cultura, no? Cioè nel senso che poi appartiene un po' a tutti, cioè nel senso... Sì, ma guarda, lì sai qual è anche la cosa fondamentale? Che la politica ci guadagna sulla cultura in un certo senso, ci guadagna come immagine. A livello di immagine, ma è chiaro, un ritorno, cioè non è un discorso io sto investendo 100 per avere 1000. Sto investendo 100 per avere 1000, ma non dallo spettacolo, ma da tutto ciò che lo spettacolo mi può portare in termini di immagine, in termini di frequentazione. Scusate, la signora vuole aggiungere altre cose, un altro dibattito, ma poi dopo quando... Bo pytał pan właśnie o eksperyment, to znaczy do jakiego stopnia ten eksperyment jest wspierany, czy jakoś ma prawo istnieć w programie. No to właśnie w tej naszej strategii programowej, w takiej dużej różnorodności programu staramy się zachować balans pomiędzy eksperymentem, który z definicji jest przeznaczony dla węższej grupy widzów, takich bardziej otwartych, poszukujących, ale też pokazywać sztukę, która no, jest sztuką, jest bardzo dobrą sztuką, natomiast jest też rodzajem często klasyki, czy czegoś, co należy do kanonu współczesności, co też chcemy naszym widzom pokazać. Czyli to jest taki miks rzeczy niszowych i rzeczy mainstreamowych, bo można powiedzieć, że no nie wiem, Anna Teresa de Kirchmaker, no to jest mainstream, już, prawda? To jest gwiazda w takich kategoriach, jak gdyby etykietek, które można by komuś przyczepić, natomiast nigdy nie jest to sztuka, która jest pusta, która jest rozrywką i służy po zadowoleniu kogoś. Allora, rispondendo alla sua domanda sull'esperimentazione, fino a che punto si può spingere un festival in relazione al suo pubblico, la signora risponde che il festival cerca di sempre trovare un equilibrio tra quello che si vuole far vedere consapevolmente, sperimentando a un pubblico di nicchia e quello che si vuole far vedere a un pubblico più ampio. E per esempio
pur sempre mantenendo il livello altissimo, pur sempre presentando l'arte che non è un divertimento, ma è una ricerca o una riflessione. E come nel caso di Marie-Thérèse de Kersmacher, che è una star indiscussa, un mainstream, ma che ogni qualvolta che ci si incontra con lei scaturisce un arricchimento, scaturisce un'emozione, scaturisce una conoscenza. Myślę też, że jest to, przynajmniej tak my o tym myślimy, przez to obowiązek festiwalu, żeby ten eksperyment był włączony w program, ponieważ to właśnie festiwale są takimi strukturami, które powinny wprowadzać nowe rzeczy, które powinny jakby pchać to wszystko naprzód, tak? E in più noi siamo molto consapevoli che il concetto della sperimentazione è iscritto nell'anima del festival, perché giusto appunto il festival serve a portare avanti un discorso nell'arte, quindi di dare ampio spazio alla sperimentazione, perché se non dove deve avvenire tale sperimentazione, quindi agiamo in questa ottica. I myślę też, że w tym, co powiedział Franco o swoim festiwalu, ciekawe jest to, że być może teraz ja odpowiem na to swoje własne pytanie o te najlepsze doświadczenia festiwali, to jednak mam takie wrażenie, że czuć skąd festiwal wyrasta, to znaczy czy on został powołany jako taka organiczna, do tego co Franco powiedział o ich historii. Chodzi mi o takie rozróżnienie też festiwali, które są tworzone sztucznie jako produkty, festiwali, które się rozwijają i są jakby bardziej takie organiczne. Adesso mi rispondo io da sola alla mia domanda, riprendendo il discorso di Franco, dal cui si desumeva molto chiaramente che questo festival di cui lei ci ha narrato è un festival che è nato in maniera assolutamente sentita, autentica, profonda, profondamente legato alla storia di cui lei ci ha detto, e che non è stato costruito ad arte, ma era una urgenza, una necessità. Bo właśnie to kolejne pytanie, kto potrzebuje festiwalu? W Polsce toczy się teraz ostatnio szczególnie intensywnie debata o tak zwanej festiwalizacji życia kulturalnego. I w tej debacie zauważam też takie ślepe uliczki, w które się wpada. To znaczy, że jest strona, która no właśnie mówi, że to jest destrukcyjne dla kultury, że wszystko musi być festiwalem, że jest za dużo festiwali, że takie się to robi produktowe. No też tacy, którzy bronią niektórych festiwali, czy takich właśnie przemyślanych struktur. Natomiast wydaje mi się, że sam festiwal często też bywa wykorzystywany przez różne podmioty, na przykład politycy. No tak, tak. Allora, in Polonia adesso è in corso un dibattito a proposito del fatto che c'è la tendenza di festivalizzare la cultura nella sua interezza, e ci sono due schieramenti, chi dice che è una strada giusta, che è una strada necessaria, che i festival sono luoghi necessari per presentare l'arte, e un altro schieramento che è contrario, dicendo che è la distruzione dell'arte, per non parlare del fatto che molto spesso i politici utilizzano i festival per i loro scopi, quindi... Natomiast mi się wydaje, że tak jak ze wszystkim są ciekawe festiwale i nieciekawe, przemyślane, nieprzemyślane, ale generalnie dobry festiwal bardzo często może też być takim kołem zamachowym. Może właśnie promieniować radioaktywnie na innych, na resztę życia kulturalnego. E comunque certamente ci sono i festival buoni, festival preziosi, positivi, e ci sono festival che non valgono granché, ma un festival fatto bene, ritiene la signora, può essere il volano per mettere in moto una radioattività, ma nel senso positivo, cioè immettere nuova energia e fare sì che la creatività si sprigioni, scaturendo appunto dall'esperienza del festival di Vera. No, penso che quella domanda lì sia fondamentale, no? Chi ha bisogno di un festival? No? Ha bisogno di un festival una compagnia
che fa teatro. C'è poi festival, gruppo teatrale. Hanno bisogno di un festival degli esperti, dei direttori artistici, dei consulenti. Esperti, consultanti, scrittori. E stamattina riproponeva il problema quando dicevo che l'arte ha bisogno di una legittimazione nella società nuova oggi, soprattutto in un momento di crisi. Allora, il problema oggi, penso per chi organizza un festival, è con chi organizza il festival. Chi lavora con me? Chi sono i miei partner? Ci sono altri attori nel mio contesto che sono interessati? Perché se noi abbiamo alleati attorno a noi, vuol dire che c'è una società che ci riconosce e valorizza, no? Dà valore a quello che noi facciamo. Ecco, allora una domanda che ti volevo fare era se durante l'anno il festival continua a fare delle attività oppure l'attività è limitata ai giorni del festival. Do tej pory było tak, że raczej był festiwal, no i przez resztę roku przygotowaliśmy kolejny festiwal. Natomiast właśnie od 2 lat zaczęliśmy te działania z ogrodami miejskimi, które już się zaczynają wczesną wiosną, trwają aż do jesieni. A w tym roku, ponieważ przenieśliśmy swoje biuro do takiej przestrzeni, zresztą bardzo blisko placu, gdzie mamy taki open space 200 metrów kwadratowych, zaczęliśmy robić spotkania takie wstępne, jak gdyby podprowadzające pod program kolejnej edycji. Allora, fino a 2 anni fa funzionavamo così, che alla conclusione del festival ricominciavamo subito i lavori per il festival Venturo, ma da 2 anni tutto quello che riguarda gli orti urbani riprende da maggio e finisce in autunno, e in più abbiamo cambiato la nostra, quindi è un'attività collaterale legata al festival, e in più abbiamo preso una sede, un open space di 200 metri quadrati dove facciamo delle attività preliminari riguardo al festival. Na przykład w tym roku robiliśmy proiekcje filmów związanych z Ameryką Łacińską, zapraszaliśmy ekspertów, którzy opowiadali w formie takich debat o pewnych problemach tamtego kontynentu, czyli trochę to była taka działalność... Coś takiego, warsztaty dla dzieci, czy takie drobne aktywności, które mogliśmy zrobić w tej przestrzeni, otwarte dla ludzi. E per esempio quest'anno in questo nostro open space, a parte workshop e laboratori per i bambini, noi facevamo delle rassegne o delle proiezioni del cinema latinoamericano, invitando anche degli esperti nel settore per mettere in moto il dibattito che in qualche modo introduceva poi il festival in quanto tale. Jeszcze taką jedną aktywnością towarzyszącą festiwalowi jest to, że od początku robienia idiomów wspólnie z wydawnictwem H-Art wydajemy takie książki, które są portretami artystów obecnych w idiomie. Na przykład wydaliśmy książkę o Janie Fabrze, o Nit Company, o Rimini Protocol, o Schlingensiefie, jakby... Bardzo mało wciąż w Polsce jest książek o ważnych postaciach europejskiego teatru i to jest też nasza dodatkowa działalność. E in più insieme alla casa editrice Hala Art loro pubblicano delle monografie o dei libri molto preziosi su tutti questi artisti che hanno partecipato o parteciperanno nei loro idioms, ed è una cosa molto preziosa perché in Polonia mancano i libri sui grandi nomi nell'arte contemporanea naturalmente. Punto esclamativo art.
Art. Stare anche online. A do weryfikacji, czy można kupić online te książki? Myślę, że tak, tylko że one są po polsku. Ma sono in polacco. Collezione. Ma sì, sì, no. No, ma forse avranno qualche... Ja mogę zapisać adres, znaczy ten, tą nazwę. Skorzystam z karty. Sì. Gli darà il nome di questa casa editrice. Art. Jeszcze macie jakieś pytania? Tak, znaczy magari lo faccio in italiano, la domanda che è meglio. No, in tutte e due le lingue. Vabbè, faccio una domanda e la traduco da solo. No, perché appunto non so se è cambiata la formula, se non è cambiata la formula del festival e se il Festival Malta funziona come gli altri festival in Polonia, perché di solito i festival in Polonia sono così, che il festival viene aperto da uno spettacolo prodotto dallo stesso festival, dopodiché ci sono tutti gli ospiti, gli ospiti, e se il Festival di Malta anche produce un proprio spettacolo come apertura. Se właśnie ja nie pamiętam, jak to jest z Maltą, bo zazwyczaj festiwale w Polsce mają tak, że robią otwarcie, nie? Każdy festiwal robi swoje otwarcie, typu Boska Komedia jest produkcja łazienowej, nie? Dialog ma coś tam, nawet ten w Łodzi, jak się to nazywa? Festiwal Dialogu Czterech Kultur? Nie, ten drugi... Przyjemnych, nieprzyjemnych. Aha, też jest, tak, też jest ten, nie? I czy Malta też produkuje ma własną produkcję na otwarcie festiwalu, czy są tylko goście zaproszeni? Bardzo różnie. To jest un discorso molto, per quanto riguarda Festival Malta, molto differenziato questo discorso. Często koprodukujemy rzeczy międzynarodowe. Nie zawsze one są akurat na otwarcie. Znaczy nie ma takiego zwyczaju, że zawsze na otwarcie jest jakaś nasza koprodukcja. Czasami też jesteśmy wyłącznym producentem jakichś mniejszych projektów. Natomiast to też jest trochę trudne być jedynym producentem jako festiwal, ponieważ my nie mamy takiego zaplecza jak teatr, więc to są rzadsze przypadki, ale na przykład w 2012 właśnie w ramach Idiomu Azjatyckiego Wojtek Ziemiński robił projekt specjalnie na zaproszenie Stefana Kegi. Przepraszam. Allora, non c'è questa abitudine nel Festival Malta, anche perché il Festival non dispone di uno spazio teatrale dove fare una vera e propria produzione, però partecipa nei progetti minori o sponsorizza, come ha avuto luogo nel 2012, un progetto di Ziemiński. Ziemiński, che consisteva in che cosa? Na czym polegał? To był taki projekt z udziałem Azjatów mieszkających w Poznaniu o nazwisku Huang. Aha. To był taki dokumentalny projekt teatralny, zrobiony specjalnie na tą okazję. Per esempio, in occasione del idiom sull'Asia, l'Asia sconosciuta, questo autore ha fatto un progetto teatrale documentario ed è stato finanziato dal teatro e verteva intorno alla storia degli asiatici presenti a Poznań portanti il cognome Huang. Mhm. Natomiast raczej staramy się być jednym z wielu koproducentów po to, żeby spektakl dalej mógł funkcjonować, a my nie jesteśmy w stanie też się tym zająć, czyli raczej wchodzimy w takie alianse. Tak. E noi facciamo le coproduzioni facendo sì che il spettacolo può continuare il suo percorso e preferiamo questa forma di alleanza. Per esempio mi ricordo, se non sbaglio, era il 2011 o il 2010, per esempio un mio collega Szymon Kaczmarek aveva anche ha preparato una cosa da voi, o ile się nie mylę, w 2010 czy 2011, już nie pamiętam, właśnie Szymon Kaczmarek na przykład też robił coś na zamówieniu chyba w ogóle waszego festiwalu. To mogło być w ramach nowych sytuacji, takiego konkursu dla młodych. Może unikać tego dialogu we dwójkę, bo to jest kłopotliwe dla mnie też, dobra? Aha, nie, bo ci mi powiedział. Nie, tak, ale to jest takie...
Takie... To nie interesuje pana. Dobra. No, le ho detto di evitare un dialogo a due perché lui ha fatto una domanda specifica, ma che non è pertinente per voi come risposta. No, perché pensavo fosse una cosa che è abituale. No, vabbè. Że to zwyczajowe, że zazwyczaj coś się robi, taką produkcję. No, appunto dico, cioè, pensavo fosse così, non è così. No, non è così, ok. Tu in che anno sei arrivato in Polonia? 2006. Posso farti un'altra domanda? Un'altra, jeszcze jedno pytanie, następne pytanie. No, chiedevo a lui quando è arrivato in Polonia perché volevo cercare di, forse tu sei anche troppo giovane, questo festival è nato dopo la caduta del muro? 91. Eh? 91. 91, no? Mm-hmm. Come dire, questa idea è nata anche diciamo, come conseguenza, no? Di un cambiamento politico, di contesto e quindi un desiderio anche di dialogare con, diciamo, con l'Occidente, con altre culture, con l'innovazione, con la sperimentazione, la ricerca, no? E che fine ha fatto, diciamo, tutto quel mondo, tutti quei valori che comunque sono stati importanti nei paesi di influenza comunista, no? Mm-hmm. Che riguardava la tradizione dell'attore, il lavoro dell'attore, mm-hmm. E che la Polonia era un po' anche il centro, no, di questo. Certo. Cioè, qual è la sua opinione? Istotne pytanie bardzo. Festiwal Malta powstał po upadku muru, po 1991 roku, z chęci dialogu z innymi rzeczywistościami, z chęci dialogu z Zachodem. Co się stało z tym wszystkim, z tym wszystkimi wartościami, z tym wszystkim, z tym całym bagażem wokół pracy aktora, wokół pracy w teatrze, które miało miejsce w Polsce w tamtych latach, czy w czasach tak zwanych komunistycznych i które było czymś bardzo cennym, bardzo istotnym. Być może pani jest za młoda, żeby o tym wiedzieć, może on też jest za młody, żeby o tym wiedzieć, ale pytanie bardzo jest takiego interesujące, co się stało z tym dziedzictwem tamtych lat. Ale... No podejrzewam, że mam na myśli te teatry. Twoje wrażenie o pani, tak. Mm. Nie wiem, strasznie trudne pytanie. Non lo so, una domanda molto difficile rispondo. Come c'è un rapporto per lei tra una tradizione del teatro che è stata importante allora, inaccio, e il teatro di oggi che si fa in Polonia? Czy jest jakaś ciągłość, jakiś związek między współczesnym teatrem czy postrzeganiem sztuki performatywnej dzisiaj, a tym, co tradycją, prawda, która w tamtych lat. Czy to jest jakaś ciągłość, została zachowana? O. Myślę, że tak. Znaczy... Myślę, że w ogóle nie sposób sobie wyobrazić czy zrozumieć współczesny polski teatr bez dwóch postaci, Kantor, Grotowski. Tak? Znaczy, to są jacyś tacy, nie wiem jak ich nazwać, ojcowie, założyciele, cienie. Tak? To znaczy, to stały punkt odniesienia, mimo że w młodym pokoleniu może nie ma jakiejś super intensywnej dyskusji na ten temat, ale cały czas, czy poprzez tych, którzy uczą kolejne pokolenia reżyserów, jak na przykład Lupa, no to oni gdzieś są przekaźnikami tej tradycji, pomimo że też ją na swój sposób kwestionują, czy interpretują. Więc w tym sensie tak, myślę, to jest moja opinia, tak, zupełnie osobista, że cały czas w Polsce jednak teatr repertuarowy jest takim najbardziej wiodącym, to znaczy pewną strukturą, gdzie po prostu powstają projekty, że moim zdaniem nie ma tutaj konkurencji w sensie jakichś bardzo wyrazistych nowych, niezależnych grup. Że jednak nowe postaci, które się objawiają, artyści, jakieś osobowości, to jednak zazwyczaj są reżyserzy, którzy
no, przechodzą tą dość klasyczną drogę, tak, mm-hmm. szkoły, bycia czymś uczniem i potem pracy w teatrze repertuarowym. Allora, non si può immaginare il teatro polacco senza le ombre di Cantor e di Grotowski, che certamente sono state in qualche modo sia contestate sia, sia interpretate dai grandi registi come per esempio Christian Lupa, che continua il suo lavoro di insegnante del teatro. Ma c'è anche da dire che il teatro polacco è un teatro di repertorio dove ci sono dei registi che hanno avuto un percorso tradizionale, quindi una scuola, un tirocinio, poi un impegno in un teatro statale o in un teatro, diciamo, riconosciuto, quindi ci sono più percorsi. Natomiast nawet nawet w tej strukturze dość określonej można też zauważyć, że te nowe osobowości polskiego teatru też próbują budować jakby takie trochę bardziej stałe zespoły swoich współpracowników, że na przykład często pracują z tymi samymi aktorami, czy mają dramaturga, z którym są jakby w parze, więc próbują w ramach tego systemu tworzyć rodzaje takich bardziej elastycznych struktur. Ma c'è anche da aggiungere che si nota il fatto che ci sono dei registi o dei grandi del teatro che tendono a lavorare sempre con gli stessi attori, sempre con lo stesso drammaturgo, creando un tandem creativo e cercando in questo modo di fare teatro in maniera più elastica. Mogę coś dodać do tego? Nie wiem, czy powiedzieć najpierw po polsku, czy najpierw po włosku? Polsku. Po polsku. Że to jest prawda, nie? Ale jednak mimo wszystko zawsze się ląduje w teatrze repertuarowym. No, no właśnie. Bo wiesz, możesz sobie wziąć dwójkę gościnnych i non-stop masz tą dwójkę. Jak Garbaczewski ma non-stop Pawła Smagałę i Krzyśka Zarzeckiego, ale i tak robi spektakl w Teatrze Polskim we Wrocławiu i on bierze dwójkę aktorów. Dołącza do zespołu. Dołącza do tak. Bo to jest, a to trzeba dodać pewnie, że to jest taki szczegół w Polsce, że jest stały zespół stały w każdym teatrze. Tak. Bisogna dire una cosa del genere, che comunque, nonostante il fatto, cioè, diciamo che si può portare in dote una propria, diciamo, un piccolo gruppo di persone. Bisogna fare una premessa. Sì. In Polonia, ogni teatro ha un suo gruppo stabile di attori. Sotto contratto, intoccabili. Intoccabili, fissi, gli attori fissi, cioè non come in Italia che c'è un piccolo. Teatri nazionali. Nazionali, sì. Tutti i teatri. Tutti. Non esiste un teatro senza un gruppo, il cosiddetto Zespu. Zespu, un gruppo di attori, gruppo di lavoro fisso di attori, no? E quindi magari un regista che lavora di solito, cioè con un determinato gruppo di attori può portare, come dice, gościnnie, cioè diciamo degli esterni, perché sono i suoi attori fidati, ma uno, due, poi il resto dell'equipe deve, diciamo, lavorare con quel gruppo. Sì, deve lavorare con quel gruppo, ma di solito, cioè, il gruppo in Polonia, anche se vai nella provincia più sconfondata, hai un gruppo di attori eccezionali che hanno finito la scuola di Cracovia o di Varsavia. Diciamo il regista più che altro ha un gruppo di collaboratori suoi che sono sempre gli stessi, perché quelli sono esterni al teatro, cioè scenografo, drammaturgo, musicista, cioè compositore. Quindi vuoi dire che non ci sono, non esiste teatro indipendente? C'è teatro niezależny. Jako on jest zależny od czego? Czy on jest finansowany dla obstatu? Nie finansowany przez państwo, czy istnieje takie? No, istnieje na przykład Szóste Piętro. Takie teatry rozrywkowe, bardziej takie komercyjne. Okay. Takie teatry, które mogą się utrzymać z biletów, ale to sì, ci sono dei teatri indipendenti ma commerciali, che divertissement, che possono cavarcela, mantenersi con i biglietti venduti. Questo sì, ci sono. Sesto Piano, per esempio. Ale też z drugiej strony paradoks jest taki, że nawet takie teatry rozrywkowe typu Roma w Warszawie są czysto rozrywkowe, mają bardzo drogie bilety i to jest taki Broadway warszawski, można powiedzieć. Są też dotowane przez państwo. To jest paradoks.
Ma c'è anche il paradosso che i teatri di divertissement come Teatro Roma, che ha dei biglietti carissimi e che fa moltissimi soldi, è lo stesso sovvenzionato dallo Stato, ed è una cosa paradossale. Ja bym powiedział, że to jest, też się wiąże z, tą, z tym jego pytaniem, z tą tradycją komunizmu, bo jednak wiesz, ja pochodzę stąd i to, co się jest w Polsce, jest jednak dziedzictwem właśnie tego systemu komunistycznego, że są teatry państwowe, repertuarowe, że one są że mają dotacje i tak dalej, i tak dalej, nie? Do Włoszech nigdy to nie istniało, po prostu nigdy nie były teatry, wiesz, stricte. Questo anche per quella domanda che hai fatto tu, se c'è un'eredità del comunismo, il sistema proprio, io adesso lo vedo anche come direttore, che il sistema del teatro polacco ha una forte eredità, cioè diciamo è molto ancora influenzato da quella cultura comunista, ma nel bene o nel male? Più nel bene che nel male. Perché all'epoca funzionava la censura, quindi ti davano i soldi, però diciamo questo lo fai e questo non lo fai, perché c'è un regime. Adesso il regime non c'è, quindi i soldi arrivano, minori, maggiori, ma arrivano, però non c'è più nessuno che ti dica una cosa del genere. Quindi è rimasto quel sistema per cui ti danno una dotazione fissa ogni anno che non cambia. Quindi firmi un contratto per 5 anni c'hai tot soldi ogni anno, qualsiasi cosa fai, puoi pure bruciarlo il teatro, diciamo così metaforicamente. Però dall'altro lato il teatro indipendente, cioè il teatro artistico, non commerciale, comunque si svolge in teatri istituzionali. Sistema, no? Sì, però c'è una certa libertà. Buono. No, ma ci sono, non so per niente da cultura comunale, ci sono molti fondi destinati alla cultura, poi... Anche io mi faccio trascinare dal dibattito, esulo dal mio ruolo. Diciamo che questo libero dal tema, no? Magari del festival sì, festival no, perché magari il festival che poi diventa fine a se stesso, magari diventa un'attività commerciale, nel momento in cui invece un teatro, un'attività culturale che è comunque sovvenzionata, cioè comunque un suo budget, può rimanere sganciato dal problema di dover trovare soldi e quindi magari fare non più cultura ma commercio, quindi tirare a sé gente, un pubblico ma gente pagante. Ragazzi, no, dziękujemy bardzo. Come? Va bene. Jeszcze tylko 10 pytań. Jeszcze w poniedziałek mamy też tą konferencję, no, więc będzie kolejna okazja, żeby mówić. Grazie. Avete occasione di parlare con la signora, c'è un convegno molto bello dove lei avrà una sua relazione, quindi c'è occasione di parlare con lei. Lunedì mattina. Sì. Sì, sì, quindi avete molte possibilità ancora. Grazie. 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 Bravissimo. È stato un piacere.